W różnych programach przyrodniczych możemy zobaczyć ogromne masywy skalne, takie, które zapierają dech w piersiach. Ale to nie one wywołały największe emocje, tylko te kamienie z dzisiejszej Ewangelii, które można było wziąć i cisnąć nimi w tę cudzołożną kobietę. Ale jednak to się nie stało. Gdy ludzie usłyszeli, że te kamienie, które leżą przed nimi, mają być symbolem ich niewinności, to nie chcieli ich dotykać, ba, może nawet i nie patrzyli na nie. Bo uświadomili sobie, przecież ja jestem grzesznikiem i zaczęli powoli odchodzić. I teraz pytanie do nas. Czy my poza konfesjonałem uświadamiamy sobie naszą grzeszność? Może gdyby to było częstsze, to byśmy nie wypowiadali tylu oskarżeń, komentarzy, obelg. I teraz taka praktyka. Weź schowaj sobie symbolicznie taki kamień świadomości własnego grzechu do kieszeni. I kiedy będziesz miał chęć, aby zacząć gdzieś wyzywać, oceniać kogoś, to sobie tego kamienia trochę dotknij i wtedy już nie będzie tak łatwo innych oceniać. Naprawdę.